to let me know. Should I stay or should I go? Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Ja jestem Kuba. Może inaczej to zacznę. Zapraszam was na wyjątkowy vlog z naszego majówkowego zlecenia. Razem z Szymonem przejechaliśmy całą Polskę wzdłuż Odry, aby nagrać rajd rowerowy. Skupialiśmy się na Łukaszu, który pokonał całą trasę na raz. Od Olzy na Śląsku aż do mety w Szczecinie. Jest godzina 3:40, właśnie dojechaliśmy na miejsce. Jutro o 7:00 zaczynamy nagrania, także jak widzicie, pora spać. Ale chyba tej nocy się nie wyśpimy. Dobry dzień. Siema. Ciężko mi było obudzić się, ale chwilę pochodziłem i jest okej. Okay. Rześkie powietrze. Mam wrażenie, jakbym spędził spokojnie całą nockę na tym hamaku. A od kiedy się ostatni raz widzieliśmy, minęło tylko 1,5 godziny. Było bardzo komfortowo. Cieszę się, że udało mi się jeszcze rozłożyć w nocy ten mój przenośny biwak. Troszkę zmarzłem. Błędem było to, że nie schowałem się do śpiwora, tylko się nim przykryłem. Godzina 5:40, 1 maja. Zaczynamy pracę. Obraz. Taki. Dobrze. Biorąc pod uwagę, że jeszcze się nie obudziłem do końca, to rozumiem. Wiesz, o co chodzi. Tego mi było trzeba. O godzinie 9 rano. Nie dość, że jest, że nas nawodni. Nie, to dużo wytrzymaliśmy, wiesz, gorzej o 6 byłoby walnąć go. To tak, on nam da, nie dość, że nawodnienie, cukier, to jeszcze te wszystkie rzeczy, co ma tam włożone. Wszystkie witaminki zdrowe. Jak jest? Super. Szymon, jak jest? O, intensywnie. Teraz mam zaplanowane 1,5 minuty na sen. Nie spaliśmy dzisiejszej nocy prawie w ogóle. Następna nocka czeka nas to samo. Tym, że myślę, że będziemy się zmieniać. Raz będzie Szymon prowadził, raz ja będę nagrywał, raz ja będę prowadził, Szymon będzie nagrywał, czyli spał i pracował. Będziemy się wymieniać. No dosyć intensywny plan zdjęciowy przyszykowałeś, Szymon, muszę przyznać. Ale takie lubię najbardziej, bo jakby jest duża satysfakcja, dużo fajnych nowych miejsc poznajemy. I cały experience, który z nami zostaje, to jest nie do opisania. Powiem ci, że można się szykować. Co sprawdzasz? Wiesz co, sprawdzam na mapie, jest tracker, każdy zawodnik ma taki nadajnik GPS, my również jako ekipa od filmu i sprawdzamy, gdzie są w danym momencie zawodnicy. Dzięki temu możemy ich wyprzedzić i w odpowiednim miejscu się na nich zaczaić. I właśnie będą tu za chwilkę. Działa, działa, naprawiło się. Powodzenia. Na godzinę.
O, pięknie. Stary, ile to mnie kosztowało, bo to zwykłe ujęcie, wiesz o co chodzi, nie? Ale... Full focus. Cały czas to jest ścieżka, którą idzie. Tu jest ścieżka cały czas, tak. Cześć, witam się dzisiaj z wami ze Szczecina, z okolic Wałów Chrobrego. Zaczynamy dzień trzeci. Poprzednie dwa dni były dosyć hardkorowe. Dwie noce mamy nieprzespane ze sobą, ale dzisiaj spaliśmy w hotelu, ogarnęliśmy się. Jest około 11 rano i zaczynamy sobie działać. Port, zrobiłem niskie loty nad wodą. Bardzo dokładnie zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego. I tak trochę wyżej, tak bez przesady, ale jednak też kilka ujęć. Kamerę swoją przygotowałem do kręcenia w Szwed, w Parku Narodowym Dolnej Odry, do którego mamy 54 minuty drogi. Ruszamy tam i kręcimy, mamy nadzieję, piękne ptaszki. Szczecin! Tak się idealnie złożyło, że na nasze majówkowe zlecenie po Polsce Szymon załatwił nowego drona, Awatę dwójeczkę. Po prostu jestem zachwycony, co to maleństwo potrafi. Oglądaliśmy już surówkę, którą do tej pory nagraliśmy nim. W sumie Szymon nagrał. No to jakość jest naprawdę rewelacja. Powiem wam, że to jest taka zabawa. Po prostu tyle lat już kręcę filmy i też latam dronami, chyba z 8. Ale to jest zupełnie coś innego. Zawsze mam tak, że jak ściągam te gogle, to po prostu... Jakbym był w innym świecie, w jakiejś grze, albo jakbym był ptakiem dosłownie, nie? I jakby wracam do tego normalnego świata i mówię, o! Słaba grafika. Tak! Znajdujemy się teraz na terenach rozlewiskowych Dolnej Odry. Nasz wyjazd mamy podzielony na dwie części. Pierwszą i drugą. Pierwszy i drugi dzień, który już skończyliśmy, polegał na nagrywaniu i śledzeniu zawodnika. A teraz dzisiaj i jutro wracamy trasą do miejsca, z którego wystartowaliśmy i nagrywamy właśnie przyrodę, na którą przez pierwsze dwa dni nie mieliśmy czasu, tak w ramach uzupełnienia naszego materiału do stworzenia filmu. I mamy okazję do znalezienia się w takich miejscach. Jest naprawdę piękny. Mam też swojego. Mam swojego ptaka nagranego, proszę państwa. Tam, super. Perfekcyjnie, proszę państwa, to jest cudnie. I pogoda, i to co kręcimy, brak presji czasu aż takiej dużej. Cudo. Oby więcej takich zleceń i zdjęć. Trzeba przecież panować przed kolegami. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Wczoraj próbowaliśmy dotrzeć w to miejsce właśnie dwa razy od strony niemieckiej, ale wszystkie drogi były po prostu zablokowane. Próbowaliśmy przejechać drogą w remoncie, na końcu okazało się, że jest wykop i nie dało się tego przekroczyć, mimo tego, że cisnęliśmy nielegalnie. Potem był pomysł jazdy ścieżką rowerową. Zrezygnowaliśmy z niego. Droga między polem też odpadła w pewnym momencie. No i dzisiaj jesteśmy i nagrywamy to, co chcieliśmy zrobić wczoraj. Także bierzemy się do pracy. Trasa wyścigu biegnie wzdłuż Odry, więc oczywistym jest to, że miejscówka na zachód słońca znajduje się nad rzeką. Dojechaliśmy w kolejną lokalizację. Zanim doczekamy się właśnie złotej godziny, przyszykujemy coś dobrego do jedzenia.
Drodzy Państwo, no dzisiaj przygotujemy azjatyckiego kurczaka, makaron a la ramen. Teraz będę odcedzał w tych pięknych okolicznościach odrzańskiej natury. Ten oto makaron, on wyśmienicie doszedł w tej chwili w temperaturze mniej więcej 70 stopni, a my tutaj będziemy konsumować to doskonałe danie, pamiętając szturm na Odrę II Armii Wojska Polskiego. Smacznego! Brzuszki pełne, energia do życia i pracy wróciła. Ej, ziom! Chcesz? Kawkę robię! To co? No dobra, to dawaj. Nie można dopuścić do obniżenia się poziomu kofeiny we krwi. Tropik czy Arbus? Obydwóch nie piłem, wziąłem na spróbowanie. Arbus. Sam był bliżej. Coś przeleciało. Kuba po raz pierwszy lata awatą dwójką i chyba mu się podoba. Czekaj, na razie próbuję to rozkminić. Mi się nie wdupcyć w żadne auto i drzewo, ale to jest vibe. Ta manetka działa, możesz wsteczny lecieć. Jak ją wypchniesz do przodu, oho, to masz wsteczny. Co ty gadasz? No. Moje pierwsze ujęcie z FPV-ki. O. No, 5 minut latania i byłem w stanie już coś tutaj włączyć, przycisk nagrywania. Drodzy widzowie, dotarliśmy w kolejne piękne miejsce moim autem terenowym, jaka jest ta oto Audi A4, która pozwoliła nam naprawdę przez te ostatnie 4 dni wjechać w dużo niedostępnych miejsc. Może nie jakoś hardkorowo, ale musieliśmy uważać. Powoli dobiega ten moment końca naszego wyjazdu. Co za tym idzie? Końca tego vlogu. Dlatego myślę, że pora przejść do małego podsumowania. Przez ostatnie 4 dni przejechaliśmy blisko 1400 km w tempie żółwim, bardzo żółwim, około 44 km na godzinę. Wynika to z tego, że poruszaliśmy się głównie drogami krajowymi po małych miejscowościach i co za tym idzie, nie osiągaliśmy dużych prędkości i zrobiliśmy to w czasie blisko 30 godzin. Na 4 dni mamy status 2 nocek nieprzespanych i 2 przespanych w super warunkach. Nie wszystko, czego doświadczyliśmy podczas tego wyjazdu, było w tym vlogu, ponieważ no, jakby skupialiśmy się głównie na nagraniu jak najlepszego materiału, który realizujemy. A vlog, no niestety w tym wypadku, bo to było poboczne zadanie, które się cieszę, że i tak udało się to zrobić, bo nieraz mam ochotę właśnie nagrywać, ale zawsze brakuje tego czasu. No teraz wymagało to dosyć dużego poświęcenia, ale jednak się udało. No jedynie oszczędziłem wam tych naszych przepraw nocnych, podczas których spaliśmy 15 minut, jechaliśmy za uczestnikiem, potem goniliśmy 30 km dalej, czekając przespaliśmy się 10 minut na czujce, no i tak całą nockę. Nie miałem już w ogóle do tego głowy, żeby jeszcze nagrywać vloga, ale na pewno w głównym materiale znajdą się piękne ujęcia, które w tamtym czasie nagraliśmy. Takie krótkie podsumowanie tego, co się działo przez ostatnie dni. Jesteśmy w ostatnim miejscu, czekamy na zachód słońca i ruszamy do domu. Gdyby nie Szymon, to tutaj byśmy się nie znaleźli. Także dziękuję ci, stary, ślicznie za tą wyprawę. Było intensywnie, trudno w niektórych momentach. Dzięki serdecznie. Bo mam wrażenie, że te
roboty zawsze, które gdzieś tam ja załatwiam, to są takie najtrudniejsze i najgorsze. Przeczołgają nas zawsze. Muszę jakoś to zmienić. Ale może nie, no może te właśnie najtrudniejsze zlecenia generują wtedy nam najfajniejszy efekt. Tak, no niejednokrotnie już było tak, że po prostu wracaliśmy umordowani, zmęczeni, a po dwóch dniach, jakby oglądając ujęcia, wiedzieliśmy, że było warto już na tym etapie, nie mówiąc o efekcie końcowym w postaci filmu. Także dziękuję ślicznie za wytrwanie do końca i widzimy się w kolejnym materiale. Będzie ostatnia klatka po tym, co się pożegnaliśmy, no i tu będzie okienko ze subskrypcji w ogóle. O, fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery.